No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w czwartej już tygodniówce, czyli przeglądzie tego, co się będzie działo na moich kanałach w ciągu najbliższego tygodnia, bo w tym tygodniu działo się naprawdę dużo, więc może słuchajcie, zacznijmy od tego, co, na co czekałem. Premiery, o czym ostatnio wspominałem. Gotham Knights, czyli rycerze Gotham, wylądowali na głównym kanale, czyli tutaj, na Judy Make Fun. Wleciało sporo odcinków w ciągu weekendu, natomiast teraz troszeczkę sobie zwolnimy. Jeden odcinek dziennie, myślę, że z tej serii będzie wlatywał codziennie, bez żadnych tutaj przerw, więc wyczekujcie, bo będzie tego i tak dość sporo, biorąc pod uwagę też no, inne kanały, no i to, że na tym kanale też głównym coś i oprócz tego będzie. Bowiem, no, rycerze Gotham codziennie, fajnie, wszystko okej, natomiast co z innymi seriami? No i teraz kolejna premiera oczywiście, czyli już w piątek będzie miała premierę ta wersja w sumie pudełkowa, Call of Duty. I teraz niektórzy mogą się tak zastanawiać, zaraz, będzie miała premierę, ale ja już na innych kanałach widziałem albo widziałam gdzieś tą serię, wiecie, z Call of Duty Modern Warfare 2. I to prawda, tak, już wiele osób ogrywa, już wiele osób przeszło nawet fabułę, natomiast ja stwierdziłem, że tutaj biorąc pod uwagę, że są rycerze Gotham, to nie będę się spieszył, zamówiłem sobie wersję pudełkową i myślę, że gdzieś od piątku albo od soboty zaczniemy już tak na spokojnie serię fabularną z tej gry, oczywiście będzie ogrywana na PlayStation 5. Natomiast jeżeli chodzi o to wcześniejsze Call of Duty, bo jeszcze jest niedokończone, ale w tym tygodniu kończymy. Czyli jak widzicie, oprócz tego, że będą rycerze Gotham, no to tam będzie jeszcze to Call of Duty wlatywać, może coś jeszcze. Zobaczymy. Jakoś tak postaram się to wszystko ogarnąć. No przede wszystkim to Call of Duty, na tym mi teraz zależy. Wiem, że trzeba wrócić do Temtemów między innymi. Natomiast to spokojnie. Jest trochę teraz tych serii, więc wiecie, też nie mogę wrzucać za dużo filmów, szczególnie, że YouTube i tak nie daje powiadomień, wiecie, więcej niż tam trzech komunikatach z kanału na dzień. No i jeszcze są inne kanały moje, więc haha, dużo roboty. Tak czy siak, trochę będzie się w tym tygodniu działo, no i na kanale głównym będzie dużo, ale to dużo regularności. No bo regularność też postaram się, żeby była w streamach. Myślę, że tak w ciągu tygodnia ostatnio jest tych 5 streamów. W tym tygodniu postaram się, żeby na pewno był Crash, żeby na pewno był Gothic, żeby było Pokémon Adventures Red Chapter, bo naprawdę fajnie się przy tej serii bawicie. Ja się fajnie bawię, bo naprawdę ta gra po tych wielu aktualizacjach jest naprawdę dobra do ogrywania i daje całą masę frajdy, więc tak, będzie to i będzie tego sporo, więc czekajmy. Natomiast słuchajcie, niestety jestem trochę wściekły na YouTube'a, bo YouTube bardzo mocno komplikuje mi życie. Jak pamiętacie, na streamach jednym z takich ostatnich większych celi był monitor tutaj do nagrywania 4K. Udało się go zakupić, oprócz tego nagrywałem już, no między innymi Call of Duty jest nagrywane w tej jakości, ale inne serie też potrafiłem nagrywać w tej jakości. Natomiast pojawił się pewien problem. Przesyłanie takiego filmu jest dość czasochłonne, ponieważ wiecie, on naprawdę sporo waży, giga. No i powiedzmy, że nie wiem, film przesyła się no 2 godziny, tak mniej więcej 2 godziny to trwa. Natomiast potem jest coś takiego jak przetwarzanie i to już YouTube sobie te filmy przetwarza. No i zwykle jest tak, że film przetwarzał się, nie wiem, tam powiedzmy godzinę, czasami krócej, czasami trochę dłużej, natomiast przetwarzał się i były dostępne wszystkie opcje oglądania, natomiast w trakcie przetwarzania jest dostępna tylko jedna opcja. Znaczy w sumie dwie, 144p i 360p, co nie zmienia faktu, że jest to fatalna jakość. No i może na telefonie to jeszcze jakoś będzie widać, natomiast na komputerze, telewizorze to fatalnie to wygląda. No i okazało się, że w sumie tak raz wrzuciłem jakiś tam odcinek w 4K, długo się przetwarzało, natomiast jak się już opublikował, okazało się, że jeszcze się nie przetworzył całkiem, ludzie dostali w słabej jakości. Natomiast okej, mogło się zdarzyć, YouTube zamulił, no spoko. Problem jest taki, że nie minęło długo, no i YouTube w sumie co drugi film wrzucany w tej jakości niestety przetwarzał. Czego najlepszym przykładem jest jeden z filmów z FIFA 23, gdzie wrzuciłem go chyba 2 dni przed publikacją na YouTube'a. No i wiecie, zaplanowałem sobie, żeby wleciał tam określonego dnia o określonej porze.
Natomiast wleciał. Okazało się, że wszyscy narzekali, że nic nie widać, no bo jakość była fatalna. I najlepsze jest to, że od tego czasu minęło już kilka dni, nie wiem, 5-6. No i niestety film dalej się przetwarza. I dalej jest dostępny w jakości tylko 360p. No po prostu brawo, YouTube, super to działa. No i tak zaczęło się to dziać częściej i częściej. No i wiadomo, samo przesyłanie filmu trwa dłużej, bo czasami wiecie, jak tak się źle przetworzy, trzeba wrzucić jeszcze raz i YouTube nagle to ogarnie. Natomiast to wszystko sprawiało, że ciągnęły się to wszystko przesyłanie. No zresztą wiecie, no cały czas zamiast zajmować się jakimiś normalnymi sprawami, to niestety przetwarzałem albo wrzucałem filmy. I stwierdziłem, że niestety YouTube sprowokował mnie do tego, by nagrywać filmy w gorszej jakości z powrotem w 1080p, no bo stwierdziłem, no może tutaj nie będzie problemów. I powiem wam, że niestety YouTube znowu sprawia problemy. Nawet filmy w 1080p potrafią się nie przetwarzać. Nagrywam film, potem ponowne przesyłanie nic nie pomaga. On się przetwarzać potrafi długo i długo i długo i nie przetworzy się pewnie nigdy. Więc muszę te filmy jeszcze raz renderować na komputerze, co też trochę trwa. Potem znowu je przesyłać w takiej, powiedzmy, nie wiem, formie o 0,25 sekundy krótszej. I po prostu po czymś takim nagle film się wrzuca i działa. Ogólnie więc YouTube zwariował. Nie wiem, co się stało, nie wiem, czy to jest tylko krótkotrwałe, natomiast chciałbym, żeby tak było, bo z tym nie da się żyć, z tym nie da się wrzucać, no i po prostu masakra, bo takie, wiecie, ważne rzeczy, które można by ogarnąć szybko, no to teraz się przedłużają i tylko mnie męczą niestety. Natomiast zobaczymy, no ciężko powiedzieć. Lećmy natomiast dalej, jeżeli chodzi tym razem o kanał Poke Challenge, na którym w tym tygodniu w końcu coś się działo, no bo ostatnio nic się nie działo, a teraz coś było, no może nie dużo, ale jednak, bowiem zaczęły pojawiać się shorty, które już trochę, powiedzmy, że przyzwyczaiłem się do ich tworzenia i nie zajmują mi aż tak długo. Na razie lecimy z takimi topkami, tam top ulubionych Pokemonów, w przyszłości może coś innego wprowadzimy, natomiast jest bardzo ważna sprawa, słuchajcie, ja zacząłem się przygotowywać do takiego filmu, do którego naprawdę chcę się przyłożyć. Pewnie obrobienie go, napisanie tam tekstu do niego zajmie dość sporo, myślę, że tydzień minimum, jak nie dłużej, znając mój wolny czas. Natomiast chciałbym troszkę na tym kanale Poke Challenge pozmieniać. Właśnie wprowadzić coś nowego. No, shorty są takim początkiem. No i nie wiem, czy to się sprawdzi, czy to będzie fajnie wyglądać, natomiast to są takie filmy krótkotrwałe, więc szybko idzie je tworzyć. Natomiast chciałbym się też skupić na filmach, które będą dłuższe i będą naprawdę wymagały więcej czasu. Już teraz zacząłem tworzyć film, który bazuje poniekąd na czymś, co się już działo jakiś czas temu na kanale, i to tak z półtora roku temu. Natomiast chcę to wykorzystać i stworzyć taki specjalny film, który myślę, że naprawdę wielu osobom może przypaść do gustu. Jeżeli by tak się stało, no to może właśnie w tym kierunku będziemy iść. Natomiast no zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Nie wiem, kiedy go stworzę. W tym tygodniu pewnie marna szansa, że on wleci. No wszystko zależy od tego, jak długo będę to robić, bo to dla mnie coś trochę nowego, no ale zobaczymy. Lubię sobie stawiać jakieś takie trochę nowe wyzwania. Wiecie, zamiast robić ciągle to samo, to lecieć do przodu, no i przekonamy się. Szczególnie, że jak wcześniej wlatywała seria z Pokémon Unbound, to niestety zauważyłem, zresztą to nawet nie pod koniec serii, bo nawet już na początku, że takie typowe gameplaye to już tak coraz mniej wam przypadają do gustu z Pokémonów, dlatego no spróbujemy coś nowego, zobaczymy. Jeżeli chodzi o kanał UD Football Games, no to tam po staremu ostatnio jest niesamowita regularność. Od 1 października do chwili obecnej wrzucam cały czas jeden film dziennie z kariery własnym zawodnikiem. Naprawdę widzę, że dużo osób lubi tą serię, więc dla mnie fajnie, że chcecie oglądać, naprawdę się cieszę, bo dzięki temu jest motywacja, żeby dalej tą karierę cisnąć. Natomiast myślę, że ona też nie będzie jakaś bardzo długa. Myślę, że 4 sezony maksymalnie, chyba że coś tam, nie wiem, przyspieszymy albo zrobimy jakąś taką długotrwałą symulację. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast na razie jest codziennie jeden film i w tym tygodniu też codziennie będziecie dostawać zawsze o godzinie 15 film na ten kanał. Więc no, myślę, że spoko, jakoś się uda. No mówię, no jeżeli chodzi o premiery, to tylko Call of Duty w tym tygodniu. Natomiast potem już czekamy na listopad, no bo listopad to znowu będą ogromne premiery. God of War, Sonic, no i oczywiście Pokémon Scarlet Violet. Zresztą na moich streamach trwa taka walka, w której to wy zadecydujecie, która wersja będzie ogrywana w trakcie transmisji na żywo. Natomiast
to tyle myślę, że na dzisiaj, moi drodzy. Troszkę sobie pogadaliśmy, troszkę wiecie, jak to wygląda. Oczywiście nie będę wam mówić, wiecie, w danym dniu, jaki na przykład stream będzie danego dnia tygodnia, bo tego nie jestem w stanie określić. Natomiast mówię, postaram się tak w tym tygodniu 5 transmisji poprowadzić, tak jak zwykle, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Natomiast to tyle. Tyle na dzisiaj. Widzimy się już za tydzień w kolejnej tygodniówce. Natomiast ja wam życzę oczywiście miłego tygodnia. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!